Główne wejście do wojewódzkiego szpitala Zespolonego w Lesznie do odwołania będzie otwarte tylko w dni powszednie od 7.30 do 15.00. Poza tymi godzinami do szpitala będzie można dostać się wyłącznie przez szpitalny oddział ratunkowy. Decyzja podjęta przez dyrektora placówki podyktowana jest względami epidemiologicznymi. Chodzi o to, by maksymalnie ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zakażenie u któregokolwiek z pracowników szpitala może oznaczać konieczność jeszcze większego ograniczenia pracy placówki lub wręcz jej zamknięcie na jakiś czas z powodu kwarantanny. Dyrekcje i pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie apelują o rozwagę i rozsądek, a w miarę możliwości o kontakt telefoniczny oraz śledzenie komunikatów publikowanych na stronie internetowej szpitala. Osoby wchodzące na teren szpitala mogą być poproszone o wypełnienie ankiety epidemiologicznej i poddanie się pomiarowi temperatury. Przypominamy, że szpital zawiesił planowe przyjęcia na oddziały oraz znacząco ograniczył przyjmowanie pacjentów w poradniach. Laboratorium diagnostyczne oraz zakład diagnostyki radiologicznej nie wykonują w tej chwili badań ambulatoryjnych. Do odwołania obowiązuje całkowity zakaz odwiedzi na wszystkich oddziałach. Z chorym dzieckiem może przybywać na stałe tylko jedna osoba. Nie odbywają się również porody rodzinne.